Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam rowery, które aktualnie posiadamy w Biker Budzyk. Dzisiaj mamy dla Was rower Unibike Globetrotter. Dobrze powiedziałem, bo łamiałem na ten język czasami. Długo ćwiczyłeś, no. Tak, Globetrotter, długo, tak. Globetrotter. Rower trekkingowy, jest to jej najwyższy model w Unibike'u. Najwyższy. Najwyższy. Rower trekkingowy, który już naprawdę może posłużyć nam do wypraw takich na całą Polskę, długich, bardzo długich. A co o tym świadczy? Wiadomo, rama aluminiowa, jest to, jak to w Unibike'u, wykonana bardzo dobrze, z dożywotnią gwarancją na ramę. Mamy amortyzator już olejowy, jest to SR Santor z manetką blokady na kierownicy. Tutaj można w tej cenie, a to później powiemy. Napęd 3x10 i jest to napęd mieszanka Shimano XT z Shimano Deore. Mamy dużą rozpiętość biegów, 10 biegów z tyłu, 3 z przodu, co pozwoli nam do dobrania odpowiedniej kadencji oraz do panujących warunków, tak? Tak jest. Przerzutki mamy przód XT, tył XT, manetki XT, także wszystko jest dobrane jednej grupy. Nie ma prawa to... Korba jest Deore i hamulce. Tak. Także jeżeli chodzi o manetki i przerzutki, będą ze sobą idealnie współgrać. Natomiast korba i hamulce mamy już Deorkę. Zarówno Deorka jest piasta tył. Piasta przód z spodnicą jest już wycieniowana. Nie jest tak ciężka jak u poprzedników, czyli Atlantisa i Expeditiona. Cały rower ogólnie dzięki temu, że ma zastosowany halotek, trochę lżejszą piastę na przód i ogólnie lżejsze komponenty, jest lżejszy względem poprzedników. To, co należy do rodziny wyprawowych rowerów Unibike'a, mostek ergoteka z regulacją, chwyty ergonomiczne z wbudowanymi rogami, siodełko Sele Royala oczywiście żelowe, no i sztyca Satori amortyzowana w każdym z tych rowerów się znajduje. Z dodatków w tym rowerze mamy takie jak błotniki SKS-a, lampy zasilane z prądnicy, która ma przednia ma możliwość podtrzymania, tak? Tak, mam podtrzymanie z przodu i mamy stół. Dokładnie i to jest bardzo fajne, bo jeśli zatrzymamy się, to jeszcze jesteśmy widoczni przez pewien czas. Tak, zasadniczo możemy się zatrzymać, napić, nie wiem, zdjąć kurtkę po zmroku. I nie musimy się obawiać, że coś nas w tym momencie wjedzie, bo nie mamy dodatkowego zasilania z lampki bateryjnej. Jesteśmy widoczni. Jak to już w Unibike'u, mamy bagażnik z naciągiem oraz pompeczką, z dobrą, wytrzymałą stopkę. Wręcz legendarną. Tak, legendarną. Znak rozpoznawczy Unibike. No i ten, jak to pedałki, które są wykonane bardzo dobrze i zasadniczo to jest duży plus, po prostu dają przy rowerze, tak? Lata już udało nam się rozmówić z wieloma użytkownikami Globetrottera. Jest to jeden z ulubionych modeli ludzi, którzy się wybierają na dalsze wyprawy. Zarówno pod względem budżetowym wypada bardzo dobrze, jak i wytrzymałościowym. Ludzie mówią, że objeżdżali naprawdę sporo. Jeszcze za dobrych czasów objeżdżali nim całą Europę i było ok. Zasadniczo zakupując Globetrottera, jeżeli wypuszczą Was poza granice Polski, no to tak, to możecie nim objechać całą Europę. Cena roweru tego to 4899 zł. Nam się nie podoba jedna rzecz. W tej cenie można by już zamiast amortyzatora olejowego dać amortyzator powietrzny, co by na pewno poprawiło jeszcze bardziej komfort jazdy. Wagę i tłumienie na pewno by było lepsze, no ale
Z drugiej strony mamy tutaj tyle dobrej jakości komponentów, bez grama oszczędności. Jak napęd XT prawie cały. Powiem tak, to już by było no, bajecznie, jeśli tu by się znalazł jeszcze widelec powietrzny. No ale umówmy się, Unibike i tak bardzo dobrze dobiera sprzęt pod daną cenę. Jest konkurencyjny dla konkurencji. Tak, zasadniczo nie ma lęku. Nawet jak rozmawiam z przedstawicielami handlowymi z różnych marek, to mówią, że tak, no Unibike my wiemy, jest dla nas po prostu nie do przeskoczenia. Mają taką politykę sprzedażową i cenową, że nie będziemy tutaj w ogóle fikać. Cóż. Ja to rozumiem. Szczerość jest mile widziana w relacji sprzedawca-przedstawiciel handlowy. Najgorzej, jeżeli ktoś przyjeżdża i mi zaczyna wytykać, dlaczego Unibike jest B, no to ja go szybko wtedy po prostu prostuję. No tak. Na sam koniec jeszcze nie powiedziałem o oponach. Są to opony Schwalbe Marathon. Tak. Ten bieżnik jest taki małą kosteczkę ma, rozchodzi się na boki. Jest to uniwersalny bieżnik. No wiadomo, w lekki teren. Myślę, że fajna propozycja na jazdę po asfaltach i po lekkim terenie. Tak, dokładnie. Także jeżeli objuczymy ten rower, ta opona ma taki oplot, że wytrzyma. Każda z rodziny Globetrottera, Atlantis i Expedition mają też refleks na boku, także też jesteśmy widoczni nawet w poprzek drogi przejeżdżając. Mamy refleks. Lampa ma szeroki zakres świecenia, ale no, nie ale zawsze dodatkowe odblaski są po prostu mile widziane i zawsze jest bezpieczniej. Z boku nie jesteśmy zawsze widoczni. No niestety lampa z boku nie zaświeci, tak? A tutaj mamy refleks na oponie, który właśnie nam rzuca ten odblask. Rower bardzo fajny, jeśli chcecie podróżować po Polsce, czy po prostu jeździć w dłuższe wyprawy. Czy macie po prostu w weekend, chcecie no, nawet po prostu macie odjechać. Chęć jeżdżenia lżejszym, lepiej wyposażonym rowerem. Dokładnie. Jeżeli nawet zakładacie, że będziecie jeździć rzadko, ale chcecie wygodniej. Ale tutaj będziecie jeździć z maksymalną wygodą i przyjemnością, bo to też jest ważne. Jeżeli coś robimy rzadko, to róbmy to z przyjemnością. To, jak już mamy coś robić rzadko i jeszcze mam nas to denerwować, to po co w ogóle to robić? Dokładnie. Rower jest do obejrzenia w salonie Biker Budzy Bronica, tudzież Iławie. Ja Was serdecznie zapraszam do oględzin jego i przymierzenia. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy w sekcję komentarzy, my z chęcią odpowiemy. A jeśli macie taki rower? Tak, podzielcie się wrażeniami. Może macie jakieś zdjęcia z wypraw z Globetrotterem. Chętnie zobaczymy. Podzielimy się, że tak powiem, uwagami na temat tego roweru. I teraz jeszcze jedna informacja. Jeżeli zachęciliśmy Was choć trochę do tego roweru i myślicie o zakupie, w tym roku nie ma się za bardzo co zastanawiać. Jeżeli on jest, to należałoby go zakupić tak jak stoi, bo jest. Wielu klientów już zaczynało się dziwić, przychodzą, strzelam po Crossfire'a czy po Voyagera. Wedle moich informacji kolejne Voyagery będą montowane w lipcu. Mamy w zasadzie marzec. Pierwsza partia została u nas wyprzedana. My już nie mamy skąd brać. I to nie tylko się tyczy Unibike'a w zasadzie. Każdej marki. Z Gianta o Romach, o Talonach to już nie ma o czym rozmawiać. Zasadniczo w tym roku przynajmniej u nas to jest wyprzedane. Będą jakieś pojedyncze sztuki w międzyczasie, ale to co to znaczą pojedyncze sztuki na takie potrzeby na rynku na chwilę obecną? Dokładnie. Także jeśli macie zamiar kupić nowy rower, to my z chęcią Was zapraszamy. Tak jest. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć. Pozdrawiamy. Cześć.